Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Kultury. Proszę bardzo, Panu Przewodniczącego, o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję za wizję tego. Szanowni Państwo, Komisja Kultury pomiędzy ostatnim posiedzeniem Rady Dzielnicy 11 spotkała się w Łukach. Pierwszy raz dodatkowo jeszcze w listopadzie, 29 listopada, gdzie Komisja Kultury zajmowała się tylko i wyłącznie programem programu Trzy Słowa, czyli proszę, przepraszam, dziękuję. Tutaj po prostu zaprosiliśmy na to spotkanie przedstawicieli klubów i domów kultury z dzielnicy 11, gdzie po prostu zostały rozdzielone zadania i uzgodniono, że tematycznie prace będą przyjmowane następujące. Młodzieżowy Dom Kultury im. Gałczyńskiego Plastyka, Klub Kultury Wola Wybracka Muzyki i Śpiew, dzielnica 11 Media, Moje Klub Kultury Piaskownicy, a poezja, proza i teatr. Jeżeli chodzi o drugie spotkanie, to komisja spotkała się w dniu 6 grudnia i tutaj już spotkanie standardowe, gdzie zapoznała się komisja z pismami, które wpłynęły. Komisja przyjęła je do wiadomości, nie było dużo tylko dwa. No i komisja jeszcze przyjęła propozycję podziału nakładów wydania tabliczek. Ten nakład zaproponował pan profesor Krzysztof Kubicki i komisja tutaj poparła. Jest założony grafik, jak to ma być rozdzielone. Jest prośba, jeżeli jest Państwo, byście też mieli dużo sprzeciwów. Tu po prostu pan po nasze wschodnie wydawnictwo znalazło się w firmie postaw, które są publiczne. Ja może przeczytam. Autorzy zdjęć tekstów mają 15 egzemplarzy, radni dzielnicowi do dyspozycji około 10 egzemplarzy. Radni miejscy z okolicy 5, na przykład to jest pan Władysław Pośliwek, jest przewodniczącym Rady Miasta Krakowa, pani Andrzejka Wojciechowska, pan przewodniczący Żury pełni nas w Radzie Dzielnicy. No poza tym mamy z naszego okolicy jeszcze inni radni, możemy to wręczyć. Zarządy innych dzielnic, no na pewno po jednej sztuce powinni otrzymać, a nasi najbliżsi sąsiedzi, to nasz poseł Szymon, to jest dodatkowa egzemplarza. Biblioteka Jagiellońska, Wojewódzka, to znaczy ja to wszystko mówię, to dwa egzemplarze, to szkoła podstawa 27, szkoła podstawa 25. Tak, generalnie szkoły po dwa egzemplarze, natomiast Podgórska Biblioteka Publiczna, 10 egzemplarzy do centralnej oliwości dzielą na filię czwartą, na 4, 9, 17 i 20. To są filie w naszej dzielnicy. Następnie parafie. Parafie też jest propozycja, że parafie z naszej dzielnicy otrzymały po dwa egzemplarze. Inne placówki i instytucje. No to tutaj jest propozycja Muzeum Etnograficzne, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Miejski Konserwator Zabytków, Podwie Sztuki. No i jeszcze Wojewódzki Konserwator Zabytków też. No wiadomo, prestiżowe osoby, czyli pan profesor Jacek Markowski, prezydent Miasta Krakowa. Też trzeba dać pani redaktor Paulina Polak, Dziennik Polski, która tutaj nas zawsze wspiera w trudnych sprawach i pisze w dzienniku o naszej dzielnicy. No to pani Paulina wybrała się na pan Bogdan Gancarz, czyli gość niedzielny, pani Maria Fortuna Sudor Niedziela, Dom Historii Górza, który w Górze, czyli też nie zapomnijmy o nich, które egzemplarze. W sumie wykończył to jest 135 egzemplarzy, nakład jest większy, czyli jeszcze coś się zostało. Na tyle, jeśli można zrobić pytanie. Pani Rado, tak? Ja sugerowałam, żebyśmy, jeśli można, to do tej listy dopisać Rady Innej Dzielnic. Po jednej sztuce, a sąsiedzi nasi najbliżsi po dwa. Słyszałam. Ktoś z Państwa radnych, pan Jan Rokajewski, proszę. Państwo, chciałbym w imieniu Komisji Kultury, myślę, że również w imieniu zarządu podziękować panu dyrektorowi Krzysztofowi Rulińskiemu
za zredagowanie tego materiału, materiału powierzonych, ale również jego wkład własny to był naprawdę ogromny. Państwo, że się wszyscy otrzymali, poprosiłem panią, panią Karolinę, wersję internetową kapliczek, więc możecie dowiedzieć swoich wyborców, to rozesłać, tak żeby to nie było. Wersja papierowa Gutenbergowska jest trochę ograniczona, bo to jest 300 egzemplarzy. No ale jak gdyby, jeżeli będziemy również poprzez internet rozsyłać, to będzie jak gdyby zwiększony wpływ na mieszkańców, pokazujący również efekt naszej kadencji. Tak? Tutaj do dyspozycji Państwa za chwilę czy po sesji, nie wiem w tym momencie Pan Przewodniczący Słowski zadecyduje, będą te kapliczki, te monografie wyłożone, że mogą Państwa po prostu zabrać. Także jeszcze raz dziękuję Panu Krzysztofowi Gorzyńskiemu. Ja oczywiście też mam jedno zdanie dodam, że do tego nakładu, który Pan Przewodniczący Stanek przedstawił, będą zaproponowałem dołączenie takich pism, prawda, wyjaśniających, że dla dzielnicy ochrona tego dziedzictwa kulturowego jest bardzo ważna. No i żeby w pismach, które pójdą do SKOSP-u czy do konserwatorów miejskiego i wojewódzkiego, znalazło się takie zdanie, że te kapliczki są utrzymywane dzięki pomocy konserwatorów, trosce okolicznych mieszkańców, no ale że mimo wszystko niektóre z nich są w ciężkim stanie, w kiepskim. No i że liczymy, że dzięki tej publikacji to niektórzy spojrzą jeszcze łaskawym okiem, może jakieś dodatkowe pieniądze konserwator wyłoży na te kapliczki. Może gdzieś przez przypadek komuś to da do przemyślenia coś takiego. Nie wiem, czy ktoś z Państwa radny jeszcze w tej sprawie.